dobry. Cześć, Omena. Dzień dobry. Tak, na tylnym się fali? No właśnie, wiesz co, mieliśmy długą debatę. Ale uczyliście się? Nie, nie, wręcz przeciwnie. Aha, ale to kto gra w domu tak w pierwsze skrzypce, bo... Dlatego steruje z tylnego siedzenia po prostu, tak? Dokładnie, tak. Tradycja musiała stać się zadać. Prezent od razu. Taki szybki, wielka aukcja, bo to dzięki temu to wszystko się dzieje. Jasne. To dla pani redaktor. Chcecie mi czymś w tym przyjąć? Nie. To jest właśnie pełna relacja. Ale jeszcze daj, panie, tam są te amerykańskie, ganiskie. Książkę mam sprzed, prawda? Tak, tak. Był też taki album sprzed Wielkiej Gali. Ganna. Tak, i ganiskie gifty od naszych dzieciaków. Prosto z Gany. Mydełko z Gany, kosmetyczka ręcznie bardzo robiona. Dziękuję bardzo. To tak symbolicznie. Rzadko mi się zdarza, że goście prezenty przynoszą. Miło od razu się robi, ale też rzadko się zdarza, że wy w ogóle się razem pokazujecie. Rzadko się pokazujemy, tak, w ogóle się nie pokazujemy. Ale jak się dowiedzieliśmy, że ty będziesz ty, to stwierdziliśmy. Tak? Oczywiście. Zrobimy wyjątek, prawda? No właśnie, to bardzo, no, po raz kolejny. W takim razie jest mi miło. Czyli nie kłóciliście się, kto ma siedzieć z przodu. Ja chciałem siedzieć z tyłu. Tak? Ty chciałeś z tyłu. Ja chciałem z tyłu siedzieć. Tak. A ja stwierdziłam, że jeśli dziś rozmawiamy o takim serduszku Rafała Ważnym, to niech on tutaj rządzi. No właśnie, działalność charytatywna to jest jedna z waszych wizytówek. Za chwilę oczywiście porozmawiamy o tych najnowszych projektach waszych fundacji. Ja pamiętam, jak ty mówiłeś niedawno o tym, że to nie jest sztuka podzielić się majątkiem, czyli nie wiem, zostawić komuś w spadku czy w testamencie, że sztuką jest dzielenie się nim za życia. To prawda. Mhm. Tak, ponieważ wszyscy zachwycamy się tym, jak multimiliarderzy w Stanach Zjednoczonych zapisują się do różnego rodzaju funduszy, też tych funduszy pledżowych, w których rzeczywiście mówią, iż oddają 90, 95, 99, czasami 100% swojego majątku, no ale po śmierci. No i też nie jesteście osobami, które wyznają zasadę, że jak pomagać, to po cichu. To mnie bardzo irytuje. Nie, to jesteśmy wręcz tutaj orędownikami tego, żeby mówić o tym bardzo głośno. I ja muszę powiedzieć tak, ja tutaj starałam się bardzo długo też przekonywać wielu swoich kolegów i koleżanek, ale też Rafała na początku, że to jest ważne, żeby pokazywać na swoim przykładzie, że to jest ważne. Po drugie, no, co by miały za słuszność te wszystkie akcje, gdybyśmy to robili po cichutku? Jakby to ludzie, pokazywanie jakby i mówienie o tym, to jest też rozsiewanie tego dobra. Ja mam bardzo dobry przykład. Jeżeli ktoś mówi, że pomagać trzeba po cichu, to proszę powiedzieć to tym tysiącom dzieci zbierających na Się Pomaga i na innych portalach zbiórkowych, czy też w formie koncertów, mówiące wprost o tym, że zostało im rok, dwa lata życia i umrą, też po cichu umrą. Więc jak ktoś chce pomagać po cichu, to niech pomaga po cichu, ale nie będzie to tak skuteczne, jak pomaganie, które jest wprost. I dzięki temu tysiące dzieci chorych na śmiertelne choroby ma szansę przeżyć. Właśnie dlatego, że się nagłaśnia tego rodzaju zbiórki. Mm-hmm. I to jest najlepszy dowód na to, że to jest lepsza metoda. Mm-hmm. A kiedy czytam, słyszę, czasem jestem też świadkiem tego, w jaki sposób wy pomagacie, to w tle waszych fundacji, realizowania tych projektów są bardzo duże pieniądze. To są miliony. Jak wy pozyskujecie te pieniądze, żeby potem się nimi dzielić? Myślę, że angażując od 2 lat w zasadzie polski biznes też bardzo. Mhm. Chętnie przystępuje? Tak. Młody biznes, to może ty, kochanie, powiesz. Tak, młody biznes absolutnie zaskakuje i to jest coś pięknego, kiedy widzimy, że w sumie młodzi przedsiębiorcy, którzy często dopiero zaczęli 5, 7, 8 lat temu prowadzić swój pierwszy biznes, biorą udział chociażby w takiej inicjatywie jak nasza wielka aukcja charytatywna, czy też programy pomocowe, które organizowaliśmy na rzecz uchodźców z Ukrainy. I ja wiem, ile kosztuje ich partycypowanie
w tym pomaganiu. Czy oni zawstydzają ten stary biznes? Bardzo. Trochę tak. Wierz mi, że zawstydzają, ale myślę, że też powodują, że biznes, który tworzył się w latach 90. czy na początku lat 2000, obserwują z tych młodych ludzi, którzy często na tego typu akcje pomocowe oddają połowę czy 1/3 zysku rocznego swojej firmy, to jest coś niesamowitego i to budzi refleksję. I my widzimy, jak to starsze pokolenie tak trochę z niedowierzaniem, trochę z zazdrością, no ale zaczyna też... Słyszycie, nie narzekajmy na młodych, bo nie, mamy za często, wiesz, taką tendencję do tego, żeby na nich narzekać, a oni potrafią zadziwić. I to, prawda, wiesz, w bardzo wielu tak, branżach potrafią zadziwić. To czym to skuteczne pomaganie jest, a jakie nie zdaje egzaminu? Ja myślę, że konsekwencja po pierwsze w działaniu, czyli te działanie powinno być długofalowe, dwa, powinno być systemowe i myślę, że to jest to, co my staramy się robić, to znaczy od momentu, kiedy środki trafiają do nas albo kiedy decydujemy się na wydatkowanie swoich prywatnych środków, monitorujemy cały proces, tak naprawdę co się dzieje z danym projektem, z daną osobą, której pomogliśmy. Dla nas też jest bardzo ważne właśnie to, co powiedziałeś, kochanie, kwestia zaufania, tak? Znacznie bardziej jesteś zestresowany, kiedy jakby zarządzasz pieniędzmi powierzonymi przez kogoś. Czyli w tym przypadku, jeśli młody biznes, czy w ogóle biznes powierza nam jakąś część swojego majątku, żebyśmy my go przekazali na słuszną inicjatywę pomocową, my czujemy się jeszcze bardziej zobowiązani do tego, żeby to zrobić po prostu świetnie, dobrze, transparentnie. Inaczej jest w przypadku wydawania swoich środków. To też czynimy, no bo to są nasze decyzje, tak? I my tutaj jakby... No i myślę, że najlepszym przykładem jest fundacja, którą założyłem w zeszłym roku, pomagająca stypendystom. I o tym jest też ta akcja dzisiaj, tak? No więc właśnie, stawiacie na edukację. To jest taki pozytywistyczny cel, prawda? Nie ma nic cenniejszego, czego nie można dać drugiemu człowiekowi, jak edukacja. To jest dawanie tak naprawdę tej wędki, która jest kluczowa do tego, żeby móc złowić najpierw małą rybkę, potem większą, a potem dużą. No jeżeli ktoś jest zdolny... To jakie wy wędki rozdajecie? Jak to wygląda? Bo to jest już druga edycja tego programu, prawda? Tak, to jest druga edycja tego programu. Mamy w zeszłym roku... 28 stypendystów. Najmłodszy uczestnik 14 lat. I w tym roku, i to właśnie dzisiaj, ogłaszamy, że wydamy w tym roku 6 milionów złotych naszego prywatnego majątku na wsparcie kolejnych 17 osób, czyli kontynuacja poprzednich stypendystów z zeszłego roku plus 17 nowych osób, finalistów, absolutnie wyjątkowych dzieciaków, którzy pochodzą z niezamożnych rodzin. I to jest najważniejsze, ponieważ to jest kluczowy element tego projektu. A wy potem śledzicie ich historię, a przede wszystkim w ogóle jak wybieracie. No wiadomo, że pewnie możliwości są mniejsze niż oczekiwania i potrzeby. To jak się wybiera, że akurat ten dostanie to stypendium, a inny nie? Mamy radę programową i mentorską, w której zasiadają profesjonaliści z różnych dziedzin. I ta rada wraz z naszym zespołem fundacyjnym przez no mniej więcej 2 miesiące robi tak zwany pierwszą selekcję i w tym roku mieliśmy prawie 1000 aplikacji. W zeszłym roku było to 1500. 1000 aplikacji, tak, a dostaje 17? Zostaje 17 i teraz proszę to, sobie... Kto to jest? To są naprawdę dzieciaki, które raz, że mają... Dostają się na świetne uczelnie na całym świecie, ale też na polskie uczelnie. Ale co jest tym takim blokerem, co sprawia, że bez nas nie mogliby studiować? To są po prostu środki finansowe. I jeśli rada programowa i mentorska decyduje o tych 25 wspaniałych osobach, które wchodzą do finału, później są spotkania z nami już takie one-to-one i decyzja, bardzo trudna decyzja. Przy czym mamy absolutnie wybitne i w tym roku, muszę przyznać to szczerze, że mieliśmy z Omenką gigantyczny problem, żeby naprawdę skupić się, kto jest absolutnie najlepszy, ponieważ grono i sam poziom versus zeszły rok, przyznasz, Omi, był wyższy, prawda?
No właśnie, ja mam wrażenie, że w tym roku było więcej takich dziedzin politologia, psychologia, natomiast w zeszłym roku z kolei było medycznych, było więcej aplikacji i mamy studentów zeszłorocznej edycji na UCL-u dwóch, też na innych uczelniach amerykańskich z kolei, więc inna była po prostu tegoroczna edycja. W tym gronie mentorskim, jak przeczytałam nazwiska, bo oprócz tego, że wspieracie finansowo studiowanie, no to też zapewniacie to wsparcie mentorskie. Ono jest kluczowe. No właśnie, ale tam widzę osoby bardzo mocno, takie mocne nazwiska związane z rozwojem technologii, w tym sztucznej inteligencji. Tak jest. I powiem więcej, biorąc pod uwagę, że większość tej młodzieży dostała się na najlepsze uczelnie na świecie, Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Stanford i studiuje tak naprawdę od San Francisco aż po Szanghaj, to ta opieka mentorska, czy też nakreślenie jakiejś takiej ścieżki dalszej. Dam prosty przykład. Jednym ze stypendystów jest młody człowiek, który już zajmuje się sztuczną inteligencją. Ja zaprosiłem go do siebie, do Impostu, do swojego data teamu, ponieważ jesteśmy, myślę, jedną z niewielu firm w Polsce, która bardzo mocno już angażuje sztuczną inteligencję w rozwój biznesu, a nie czyli tylko... Czyli sobie tak wychowałeś jeszcze pracownika, tak? Nie wiem, to wtedy wybitnego pracownika, nie wiem, czy będzie mnie stać na niego, natomiast no to jest jeden z przykładów, gdzie umożliwiamy, dajemy taką ścieżkę rozwoju, która jest absolutnie unikatowa, wyjątkowa. Zderzenie myśli z kimś, kto jest specjalistą w danej branży, jest dla tych młodych ludzi czymś wyjątkowym i to jest, myślę, coś dodatkowego. Ale też warto wspomnieć o stypendystach z ubiegłorocznej edycji, gdzie mamy dwóch młodych ludzi, to kierunki akurat medyczne i mają bardzo zaawansowane badania nad technologiami badania raka czarniaka. Więc to też jest wspaniałe, bo staramy się ich angażować w różne programy też naukowe. Oni wymieniają ze sobą swoje doświadczenia, tworzą wręcz takie mini zespoły, no i te badania... Dostali Nobla studenckiego. Czyli to też w jakimś sensie integruje, tak? Integruje, tak. Nasi stypendyści wszyscy trzymają się razem, mają ze sobą kontakt, umożliwiamy im moim zdaniem nie tylko właśnie to studiowanie, ale też nawiązywanie relacji, bo to relacje na koniec dnia są kluczowe. Ale też przykład chociażby ostatni, Julka Stankiewicz, która jest pierwszą kobietą, tak, Polką w NASA i bierze udział w programach kosmicznych, do których są dopuszczani doktoranci, profesorowie, natomiast ona została uznana jako osoba wyjątkowa, wybitna i już bierze udział w tych programach. I to jest tylko jeden z przykładów, które no, udaje się nam gdzieś tam wspierać. A powiedzcie, co się czuje, kiedy widzi się sukcesy tych właściwie swoich dzieci, tak? No bo to są tacy wychowankowie. Jak wy się czujecie, jakie emocje wam towarzyszą, bo w sumie wyręczacie w jakiś sposób państwo. Wiesz co, ja czuję ogromną dumę i czuję, wiesz co, takie spełnienie i taki... Uważam, że to jest piękna forma patriotyzmu z mojej kolorowej strony, bo jeśli my staramy się finansować edukację młodym ludziom, którzy bez naszego wsparcia nie mieliby szansy, uwaga, studiować na tych światowych uczelniach, a później, bo co jest bardzo ważne, o tym nie wspomnieliśmy, każdy z nich chce wrócić i w jakiś sposób oddać to, co dostał jakby od nas, tak? Czy w tej lokalnej społeczności, czy pracując w Polsce, czy będąc lekarzem, uwaga, i być może kiedyś wynajdując właśnie szczepionkę na raka. I dlatego ta inwestycja w tą edukację jest dla nas tak szalenie ważna, bo ktoś może powiedzieć, ogromne pieniądze wydajemy na 45 młodych Polaków. Ale jeśli ktokolwiek z nich kiedykolwiek wymyśli coś rewolucyjnego, to właśnie dzięki tej inwestycji w tą edukację miliony ludzi być może kiedyś będą zdrowe, kiedyś będą mogły korzystać z niesamowitych technologii i to jest gdzieś ten taki cel, który ja widzę w przyszłości, w tej inwestycji w tą edukację, bo to jest coś takiego, co na pierwszy rzut oka może się wydawać trudne i takie trochę utopijne, ale ja w to bardzo wierzę, bo bez edukacji dziś byśmy ani nie mogli jechać tym wspaniałym samochodem ekologicznym. Dobra,
Powiem więcej, jest tu też taki link mój osobisty, gdyż ja urodziłem się i wychowałem w mojej wiosce na Śląsku. Byłem pilnym uczniem, natomiast za każdym razem, gdy uczęszczałem na kolejny szczebel edukacyjny, widziałem, jak wielka jest przepaść dzieląca moją wiedzę od wiedzy rówieśników z dużych miast. I to jest bariera i ta bariera w Polsce paradoksalnie wcale się nie zmniejsza, tylko ona narasta. Więc tym bardziej należy umożliwiać szansę tym, którzy są wybitni, zdolni, pracowici, ale ich nie stać na tą najlepszą możliwą edukację. Dlatego sięgacie też do domów dziecka, Akademia Pana Kleksomena. Co to takiego? Tak, to szybko jeszcze powiem o tym wspaniałym projekcie, no bo w tym naszym pomaganiu staramy się docierać do każdego młodego człowieka, niezależnie od tego, w jakich warunkach się wychowuje. U mnie, w moim sercu są dzieci ulicy w Gani, ale też dzieci z polskich domów dziecka. I w tym roku uruchomiliśmy pierwsze obozy motywacyjne, wzmacniające dzieciaki z domów dziecka. Właśnie wczoraj dzieciaki o 11.30 wyjechały z Warszawy do Pałacu w Głuchowie, gdzie będą miały robione testy Gallupa, będą miały szansę wziąć udział w warsztatach i stworzenie swojego scenariuszu na film, stworzenie własnej scenografii, wzmocnienie i znalezienie swoich mocnych stron, bo na tym się chcemy bardzo skupiać. I 90 dzieciaków przeżyje, myślę, że przygodę swojego życia i po takich... A co po tym obozie? A po tym obozie wracają wzmocnione, wiedzą, w czym są dobre i chcemy dalej rozwijać te ich talenty, bo we wszystkich naszych działaniach tak naprawdę edukacyjnych staramy się wzmacniać dzieciaki właśnie w tych rzeczach, które mają najlepsze. Niestety polski system edukacyjny jest taki, że każe każdemu się uczyć wszystkiego. A my stawiamy jednak na takie indywidualne podejście, bo uważam, że każdy młody człowiek, każdy z nas ma swoje talenty. Tylko trzeba je zauważyć. Im wcześniej je zauważymy, tym szybciej możemy je rozwijać. I na to staramy się też stawiać w Omena Foundation. I właśnie te obozy w tym roku, mam nadzieję, że wyłuskają z tych dzieciaków, które na co dzień mieszkają w domach dziecka, tak coś jest wspaniałego, myślę, coś, co sprawi, że będą mocne. Sobie takie cechy, wokół których warto budować siłę, ale dobrze jest też znaleźć mecenasa, który będzie to wspierał. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Omena Mensa. Dziękuję pięknie. Rafał Brzoska. Małżeństwo zobaczenie. Filantropów, przedsiębiorców. Omenka i Omi, tak słyszałam tutaj. Tak. A ty jak mówisz do Rafała? Kochanie. Kochaj. Po prostu. Dzięki. Słuchajcie, to życzę Wam, żeby było jak najwięcej sprzymierzeńców w tej Waszej drodze charytatywnej. Tak. Tak jest, rozsiewajcie. Będziemy się tylko uczyć. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Za prezenty dziękuję też. Taki mały mydełko jest świetne, ja używam. Ja słuchaj, cieszę się z każdego drobiazgu. Słuchaj, to mydełko nawet do makijażu. Dziękuję serdecznie. Dzięki.